Looks like we have an uninvited guest. Is that so? A human. A woman. I'm afraid I should ask the uninvited one to leave. That is what you want. Actually, I happen to be acquainted with that woman. Kurwa, to krzesło jebane. A storm is approaching. Okej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Devil May Cry 3. Powiem wam szczerze, mam wyjątkowe problemy z nagrywaniem tej gry. Nie tyle pod względem... O, mi się odbija cały czas, ale... Tak jak powiedziałem wcześniej, lisek pełny, lisek szczęśliwy. Mam takie problemy, że w tej grze ustawienie głośności polega na tych paskach niebieskich, co tam może wcześniej widzieliście, że ustawiałem w pierwszym odcinku. Tylko że, no powiem szczerze, raz jestem za cicho, raz jestem za głośno, zależnie od tego, jak tam funkcjonuje to w głośności w grze, no nie? No bo wiadomo, raz jestem za głośno, raz jestem za cicho przez to, jaka muzyka leci. Mam nadzieję, że po prostu co każdy odcinek będę sprawdzać, jak się mnie było słychać. Bo w poprzednim odcinku tylko na samym początku byłem dosyć cicho. Dobra, za 15 tysięcy kupię sobie rewolwer. Ta umiejętność będzie teraz zapierdalać dwa razy szybciej. Widać, że jest dwa razy szybciej. Dobra, naszym zadaniem jest teraz pójść na górę. Tutaj, w tą przepaść. I żeby przeskoczyć nad tą przepaścią, trzeba zrobić Stingera, żeby dalej polecieć. Dobra. Dawaj mi to, złe potwory! O! Małe spowolnienie, ale to przez to właśnie... że tamci przeciwnicy wychodzili ze ścian. To jest emulator, przykro mi naprawdę. Chciałem nagrywać takie gry na przykład jak Ratchet & Clank. Niestety tam są błędy graficzne, no i wiadomo. Gunwa. Tutaj pamiętam, że niesamowicie spowalnia gra, ponieważ ma problemy z tymi światłami, co są obok tych łuczników i z samymi łucznikami. Dlatego będę po prostu... Tak, crazy combo, adrenalina pump, pumping fun. Someone else is pumping me right now. Zobaczmy, czy będzie tak mocno spowalniać. Owszem, jak widzicie, spowalnia, no ale to już bardziej powiem szczerze, że nawet kiedy nie grałem jeszcze na mojej konsoli, to tak samo spowalniała gra w tym momencie. Dlatego ja po prostu się odsunę tutaj i będę napieprzać z tej strony, będę tylko sprawdzać, żeby był na ostatniej kresce życia. I po prostu potem dokończę robotę. I będzie gitara. Ta gra naprawdę ma bardzo dużo rzeczy do ogarniania w jednym momencie, więc czasami nawet na konsoli PS2, która mi się zrąbała, dlatego nagrywam na emulatorze, ona właśnie spowalniała w pewnych momentach. Więc takie spowalnienie jak tutaj dalej pokazuje mi, że mam w 50 FPS-ów, jednak się spowalnia. Nie zmienia to jednak faktu, że gra jest genialna i jest... kwintesencją! Ale kurde, na ciężki poziom trudności genialny jest. Tutaj spowolnienie z kolei było z tego powodu, że tamten koleś się rozsypał i ta jego rozsypanka, której byliśmy świadkiem, właśnie także dużo zabiera, no, bardzo dużo wymaga na grze. O, teraz będzie mocno spowolnienie. I proszę, bla 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 bla. Ha! Tyk, tyk, tyk! O, trochę ciężko mi jest na tym... O Jezu, przeciwnicy na górze i od razu spowolnienie jest straszne. Przepraszam naprawdę za te spowolnienia, ale...
No widzicie, łucznicy się upchnęli tam na górze i teraz problem. Zaraz ich zestrzelę. Aaaa! Kciuk mnie boli od naciskania kwadratu! Fucking furiously! Speaking about Futercon 2014. Ale straszna jest jazda, kiedy się strzela z tych pistoletów. Czuję się tą moc. Dobra. Nie lubię szczerze tego pomieszczenia. No, jak widzicie, właśnie mocno spowalnia to, że tyle tutaj jest tych światełek, tych przeciwników i takie niedobre. Światło w oryginalnym Devil May Cry wcale tak nie wygląda w tym pokoju. To jest błąd graficzny emulatora, który, powiem szczerze, nawet ciekawie wygląda. Ten złoty kolor światła bardzo mi się podoba tutaj. Tak więc, kto by się spodziewał? Błąd gry jest akurat fajny. Speaking about Battlefield 4. To nunchako jest na tyle szybkie, że możemy właśnie za pomocą niego spokojnie tutaj zdobyć ten hajs. Sorry, się skupiłem. O nie, właśnie słyszeliście może taki tyci śmieszek był. Śmieszek, heheszek i właśnie to było spowodowane tym, że pewne tam, no, ze 100, z 10 właśnie sfer nie zdążyłem zdobyć przed eksplozją tego kryształu. Teraz będziemy mieli kolejnych przeciwników. Mnie się wydaje, że to będzie Gluttony i chyba mam rację. Jest 6-7 minut w tym momencie. Yeah. Ładnie wygląda ten błąd graficzny. Fajny kolor naprawdę wygląda. Oni działają w taki sposób, no chodź. Ludo, no chodź, muni. Odskakują w ten sposób, nabierają sobie... No, kurzu. No i po prostu dmuchają w taką hulmfą w nos, taką straszną. O, ale pięknie mi to wyszło. Uwielbiam tę kombinację. Kiedy w powietrzu atakuje go dwoma brońmi naraz w tym samym momencie. Ciężko mi się naprawdę komentuje przy takich jazdach. Nie miejcie mnie za złe. I cały czas mam nadzieję, że w tym odcinku nie będzie mnie dobrze słychać. Że będę mógł mówić normalnie, nie będę musiał tak, no, super donośnie, no nie? Tylko po prostu będę mógł sobie komentować. O, patrzcie, dwóch naraz na Stingerze złapaliśmy. To jest miazga wtedy. Ha, kurde, ja nie lubię tej ręki, ona tak przeszkadza. W ogóle, co ja robię? Puf! No, to już było całkiem spoko. Jednak nie to nunchako, które się nazywa Cerberus, o dziwo, jest moją ulubioną bronią. Moją ulubioną bronią drugorzędną jest Agni and Rudra, którą zdobędziemy na... O, shit! No i kurwa, widzicie, teraz będzie ta ręka mnie tam przeszkadzać. Ło, jakie szczęście. Dobra, wskakujemy tutaj. No, powiedziałem tutaj. O, tak. I siup! I tutaj mamy kolejny fragment niebieskiego kryształu. Mnie się wydaje, że chyba mamy... Tak, mamy 3x4. Tak więc pójdźmy dalej do kolejnej lokacji. Zastanawiam się, czy... Wiecie, te odcinki będą takie, że staram się mniej więcej mieć powyżej 10 minut. Jeżeli jakaś misja będzie, która będzie trwała na przykład, dajmy na to, bo ja wiem, 6 minut czy coś w tym stylu, to kolejna misja po prostu pójdzie. Przepraszam, najmocniej mi się odbiło w tym momencie. No ale tak jak wcześniej mówiłem, lisek pełny, lisek szczęśliwy. Skojarzenia w pełni dozwolone. Tutaj możemy wejść, wskoczyć sobie i tutaj mamy... O! Okej. Okay. Tu możemy tak po prostu zobaczyć, co to jest. Another skeletal angel statue, like the one located in the hall, stands here in a condescending air. Nie mam bladego pojęcia, co znaczy słowo condescending. Z ciekawości będę sprawdzać. Tutaj mamy taki gzyms. A table wywra... Dra. Język szaleje. I wonder why. Tablet.
with a round indentation lies in front of the large rotating gear. Czyli po prostu to jest taki tablet, w który będziemy musieli włożyć taki przedmiot później. Nothing special. 50 FPS-ów cały czas, jak ja lubię. Mój komputer, nowy. Oglądałem sobie niedawno nagrania z Resident Evil 4, jak go przechodziłem. Boże, jakim cudem ludzie mogli to oglądać? Przecież to jest bez sensu. Co tu mamy? Still thy soul. The future knows no bounds for those who the fly march worth to meet it. Co kurwa? Tak czy siak, jak tu wskoczymy, to jest kolejne pomieszczenie z sekretną ilością pieniędzy, niestety tylko 500. O nie! Spadłem sobie! Puf! Haha! Najlepiej już z samego początku rozwalić tego knypka, bo on będzie nam przeszkadzać, powiem szczerze. Ohuhu! Koleś! Ho. Dobrze! I teraz mam was! Kurde, tutaj miśki kochane! Miałem podwójny strzał... Kurde, sorry, nie potrafię komentować w tym miejscu, bo widzicie co tu się dzieje. Wybij go w powietrze! Świetnie! O shit! Co za kutwy! Widzieliście to? W tym samym momencie mi zrobili gangbang na dwie dziury. A ja tego nie lubię. Kurde, jak ja nie lubię tego, że tu są ci przeciwnicy. Taki kamikadze wstrętny. Straciłem dwa paski życia, no ale widzicie, to jest hard. Ja hard wybrałem z tego powodu, że mogę sobie dłużej pobić przeciwników, ponieważ są wytrzymalsi. Ale niestety też zabierają odrobinę więcej życia. Chociaż mi się wydaje, że na normalnym poziomie trudności praktycznie tyle samo też zabierają. Kurde, mnie zgangbangowali tam jak szmaty jakieś. Znaczy, oni nie szmaty, ja szmata z tego powodu. Boss! Gigapeed! I na niego dobrym bronią jest to, bo jak widzicie, tworzy to swego rodzaju... loot. A ten loot jest wyjątkowo dobry, ponieważ powoduje tam jakieś dodatkowe pojedyncze obrażenia. Dla mnie ważne jest to, że mogę bardzo szybko go napierdalać po łebku w momencie, kiedy on takie coś robi. I szybko wskoczyć tu na górę. Ogólnie on wykonuje ataki w postaci takich kul fioletowych, które by w nas strzelał w tym momencie, jeżeli by miał nas... kontakcie, że tak się wyrażę. O, właśnie te kule. Dlatego powiem szczerze, lepiej jest po prostu schować się tutaj grzecznie i robić takie podchody, że namierzamy go, czekamy aż tu wyleci w ten sposób i tyk, naciskamy namierzanie i siu. I lejemy go po mordzie. Patrzcie, co się dzieje. No, dosyć dużo mu życia zdzieliliśmy. O, możemy odbić! Świetnie! Jestem geniuszem! Zsijcie mi! Te kule jesteśmy w stanie odbić, one zadadzą mu bardzo dużo życia. Jednak powiem szczerze, że jest to dosyć ciężkie. Jeden niezbyt dobrze wymierzony ruch. I wtedy miazga. Shit! Kurde, ja myślałem, że będzie robić te kule ziemne. Ciężko mi było wysłuchać przy tej muzyce. Chodź, baby. O! Woo! Ja ci to dam. Ale podstaw się pięknie. Nie chcę mi się ciebie napieprzać w ten sposób, tylko po prostu. Po ryju. Zaraz tu podleci, już będzie niedługo jego koniec. Ale niestety straciłem głupio dosyć dużo życia. Nie mam już takiej samej wprawy, jak miałem, kiedy miałem tą grę po raz pierwszy. No, po raz pierwszy to byłem totalną lamą w tej grze. Naprawdę się... Długo człowiek szkoli! Co za cholera, widzieliście to? A, zapomniałbym. Ja, grając na poziomie trudności hard, mam problemy z bossami w taki sposób, że oni mają dodatkowe umiejętności w postaci ataków specjalnych. Ups.
Hop, hop, niu, niu. I tu. Ha, świetnie. Dobra, jest w tym momencie 15 minut, tak więc naprawdę fajnie to wyszło. Znaczy nie fajnie, no bo straciłem to życie, no ale to jest poziom hard. Astronomical board, an astrological device which displays the endless weight, said to be powered by time. Czyli jakieś gówno napędzane czasem. Nie wchodzi? Użyj masła. Może wazeliny? There's no need to use violence, devil boy. Oh, wait. Better listen to what others say, lad. This tower here is very sturdy. You see? Your tricks will do no good. No good! Zip it, or I'll pierce that big nose. That could be a problem. Just hear me out. You've got nothing to lose, right? My name is Jester, and I know a thing or two about this place. That thing there is a power generator for this entire sector. In order to open the door, you need to apply a little something to it first. Do you know what that is, kid? Or is that too difficult for you? Get to the point, or do you want to keep on dancing? Actually, I prefer a sword to be my partner. May I have this dance, my lady? Bingo! That is what the something is! Remember that, kid? Write it down on your hand if you don't trust your head. I see. Thanks. You still piss me off, though. Kto by pomyślał, będzie S? Będzie autentycznie S. Ilość strzałów, jaka była na tym ekranie? What? What? Taki wpierdol dostałem. 3872 i to jest S? What? What? Jakim cudem? Ale to jest bez sensu. Nie będę w to wnikać. Ważne, że jest S. O matko, dobra, zapisuję w tym momencie. I ja się z wami na razie żegnam, choć będzie za chwilę bonus, w którym pokazuję sekretną misję z poziomu trzeciego, ze względu na to, że zdobyłem tam już specyficzny rodzaj, no, tego Cerberusa, który pozwoli mi przejść sekretną misję. Tak więc zaraz chwilkę się widzimy przed tą sekretną misją. Okej, jestem w tym miejscu, o którym mówiłem wcześniej. I tak, pierwsze co zrobię, to zakupię do mojego miecza Airhike. To jest umiejętność, która pozwala nam wykonać podwójny skok w powietrzu. Co jest niesamowicie przydatne w trakcie walki. Możecie być tego pewni, że będę używać tej umiejętności najczęściej. I tutaj mamy sekretną misję. Sekretna misja polega na The Exorcist, defeat all enemies within time limit. Ja wezmę sobie tutaj F1, żeby zrobić... Boże, jak to się nazywa? Safe state. Żeby po prostu nie powtarzać tego od początku. Gdyby coś się zrypało. Bo podkreślam, to jest, tu musimy jak najszybciej zabić przeciwników. No a w końcu to jest trudny poziom trudności. No, trudny poziom trudności. Polski być trudna mowa. Więc ja się trochę zamknę. Chyba mi się uda. Chyba.
Chyba jednak nie. Albo jednak, jeżeli tylko szybko go pokona... Jest! Udało się! Wykonaliśmy misję sekretną. I za nią dostaniemy fragment niebieskiej sfery. O, mogłem od razu nie podnosić, bo mogłem jeszcze sobie rozwalić te... No, furniture, boże, rzeczy, które tam były. Tak czy siak, właśnie przed chwilą zdobyliśmy fragment niebieskiej sfery i teraz o jeden pasek więcej mamy dłuższe życie. To ja w tym momencie zakończę ten odcinek. Możliwe, że jeszcze po pokonaniu tego bossa, tutaj co teraz będzie, zwiększy mi się pasek mojego styliszu do drugiego poziomu. Tak więc jakby co, to jeszcze pokażę wam. Tak więc pa! Na razie, dajcie suba, lajka. Na razie.